się Benjamin Lazar, jestem edukatorem permakultury. Prowadzę taką alternatywną, niezależną działalność edukacyjną w Polsce. Warsztaty projektowania permakulturowego przede wszystkim, ale tak w ogóle życia zdrowego, w zgodzie z naturą, życia w zgodzie z naturą. Forum Suwerenności Żywnościowej jakoś tam wyraża w ogóle to, czym się zajmuję. Byłem jednym z założycieli, czy jestem jednym z założycieli Nieleni Polska. Byłem na tym pierwszym wyjeździe naszym do Rumunii w Cluj-Napoca i od tamtej pory ten ruch suwerenności żywnościowej jest mi bliski. Zauważyłem już tam, że tak naprawdę wyraża te podstawowe idee, które mną też kierują w działalności edukacyjnej, bo zależy nam na tym, żeby jak najwięcej osób informować o tym, jakby zachęcać, bo potrzeba nam jest więcej zaangażowanych uczestników w ruch ekologiczny ogólnie ujmując, a żywność jest takim tematem, który można adresować do wszystkich, bo każdy z nas spotyka się z jedzeniem codziennie kilka razy, więc teraz uświadamiając ten temat, skąd w ogóle to jedzenie pochodzi, jak zostało wytwarzane, czy w zgodzie z poszanowaniem natury innych osób i tak dalej. I to są zasady permakultury, tej nauki projektowania, którą się zajmuję, troska o ziemię, troska o innych, sprawiedliwy podział, czyli to się wpisuje nam również w ruch suwerenności żywnościowej i dlatego tu jestem. Suwerenność żywnościowa to dla mnie jest prawo do żywności zdrowej, ekologicznej, wyprodukowanej lokalnie z poszanowaniem właśnie ziemi, innych ludzi, osób, które były zaangażowane w wytwarzanie tej żywności. I to jest suwerenność żywnościowa, to jest nasze prawo, nasza możliwość dostępu. Czyli i świadomość idąca za tym. To jest oczywiście termin mocno osadzony w światopoglądzie politycznym i też nie przypadkiem to gdzieś tam już ta suwerenność, nie, to jest taki termin, który gdzieś wiąże się z władzą. To jest bo tak naprawdę co się dzieje w tym momencie, dlatego tak ważny jest ten temat suwerenności żywnościowej, że my powoli sami, mówię teraz jako społeczeństwo, sami zgadzamy się oddawać tą naszą władzę, a my jesteśmy tak naprawdę suwerenem demokracji. Jeżeli byśmy do tego podchodzili tak rzeczowo i faktycznie. Więc powinniśmy zachować pewną władzę i decyzyjność co do tego, czym się żywimy i jakie jedzenie jest dostępne, ogólnie dostępne w naszym kraju. Niestety tak nie jest. Powoli tracimy decyzyjność, ponieważ ktoś inny decyduje za nas. No i teraz można wejść oczywiście w mechanizmy dystrybucji żywności, konsumpcjonizmu tak ogólnie, bo to się wiąże ze światopoglądem naszej cywilizacji, supermarkety, żywność, która jest sprowadzana z zagranicy, gdzieś z bardzo daleka, opakowana w plastiki, produkcja śmieci, żywność, która jest marnowana, tony żywności, które trafiają na śmietnik. No to wszystko jest po prostu, jest coś w tym nie w porządku. I teraz kto powinien tym tak naprawdę zarządzać? My. Nasze świadome decyzje, nasze decyzje konsumpcyjne, do jakiego sklepu idziemy, gdzie, u kogo kupujemy, jeżeli to będzie kupowane bezpośrednio na targu od rolnika ekologicznego i wtedy zaczynamy realizować w praktyce właśnie te zasady głębszej ekologii. Nawet żyjąc w mieście i pracując w jakiejś firmie, nie mając dostępu do ziemi bezpośredniego, możemy wspierać ten ekologiczny ruch, który jest istotny, bo tak naprawdę rolnictwo jest odpowiedzialne, to konwencjonalne rolnictwo jest odpowiedzialne za największe szkody i dewastację środowiska. To jest trudne zadanie, wzbudzać to poczucie sprawczości, to z tym się borykam na co dzień i tak naprawdę szukać argumentów i odnajdywać je, to jest tak jakby trochę szukać dialogu z osobami, z każdym trochę inaczej. Oczywiście są pewne tendencje i pewne schematy zachowań, więc można też używać pewnych argumentów, które trafiają do szerszego grona. Inne są już bardziej wyspecjalizowane dla osób, powiedzmy takich, które już wiedzą pewne fakty i są świadome. Więc to, ale na pewno poczucie sprawczości można robić przez akcje takie bezpośrednie, nie? Czyli takie edukację zaangażowaną, w której nawiązujemy kontakt bezpośrednio z ludźmi, zapraszamy gdzieś osoby na warsztaty. To łączenie ludzi z miasta, którzy przyjeżdżają na wieś, na gospodarstwa, najczęściej też do ludzi z miasta, którzy zdecydowali się na ten krok, nie? Żeby wyjechać ze wsi, z miasta i zamieszkać na wsi bliżej natury,
tylko zastanawiają się, jak przeżyć. I teraz wiemy już o tym z doświadczenia i z praktyki w ogóle ogólnoświatowej, bo ten ruch jest znany na całym świecie i sprawdzany już od wielu lat, że najlepiej jest, kiedy działamy bezpośrednio w środowisku, czyli widzimy, jak to jest realizowane. Nawiązujemy kontakt z grupami, z grupą wsparcia, budujemy taką społeczność wokół gospodarstwa i wtedy wprowadzamy w życie zasady suwerenności żywnościowej. To, o czym mówimy teraz na tym forum. Bo osoby, które na wsi produkują ekologiczną żywność, mają już znajomych odbiorców. Więc skracamy łańcuchy dostaw. To ma konsekwencje w ogóle globalne, nie? Bo tutaj transport odpada. Ciężarówki, które przewożą, samoloty, statki, przewożą jakieś owoce z jednego zakątku świata na drugi. Po co, kiedy można to zrobić bezpośrednio, kupując od osoby, mając w tym jedzeniu, które spożywamy, które mamy, jeszcze troskę jakiejś innej osoby, jakoś tam zawartą w tym owocu, jest w tym pięknym jabłku.